Cześć, Mariusz Drozdowski z tej strony, kłaniam się. Piąty dzień mojego eksperymentu, 5 kwietnia, 5 sierpnia 2022 roku. Widzimy się dzisiaj przed 14.30, krótko przed 14.30, czyli przed newsami, bardzo ważnymi newsami. Kwestie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Wszystko idzie po staremu, to znaczy roboty idą po to, żeby zobaczyć, działa, nie działa, jak będą pracowały, temu ma służyć ten eksperyment. Wiem, że newsy jako newsy generalnie jest tak, że po prostu działają po swojemu i podczas newsów zwyczajnie warto wyłączyć czy to roboty, czy odpuścić sobie handel, bo rynek jest jednak trochę nieprzewidywalny. No właśnie, a propos nieprzewidywalności rynku, to również to, jak się człowiek zafiksuje. Ja się zafiksowałem, ci z Was, którzy są podczas naszego spotkania, wiedzą, co tam się wydarzyło, zaraz Wam pokażę, jak bardzo dostałem w ucho, co więcej, byłem totalnie niekonsekwentny, czyli deklaracje to jedno, życie to drugie. Moja partnerka życiowa, kiedy przyszedłem do niej wieczorem, mówi: ty, jak tam ci poszło? Ja mówię: no, dostałem w ucho. Ona mówi: co, znowu MMD nie słuchałeś? No, znowu MMD nie słuchałem. Także wymyślić metodologię, zauważyć pewne zależności to jedno, a wdrażać je w praktykę, tą rynkową, to drugie. Zresztą po to jest też to nasze spotkanie sierpniowe, ten eksperyment i mam nadzieję, że zanim się miesiąc skończy, to ja już będę, mówiąc wprost i dosadnie, napierdzielał tak jak Frank, czyli będę się odwracał wtedy, kiedy trzeba, a kiedy chmury mówią odwróć się, to się po prostu będę odwracał. Nawet jeżeli będzie mi się wydawało, że coś tam się ma innego zadziać. Schematy schematami, ale poparte chmurami na niskim interwale. Być może, taką mam nadzieję, będziecie świadkami właśnie tego wydarzenia. To co dzisiaj, no to będziemy patrzyli na te newsy, będziemy patrzyli, co się wydarzyło na rachunkach. Jest dużo dobrego, niestety jest też bardzo dużo złego, ale taki jest rynek. To pierwszy tydzień, niestety sądziłem, że zamknę go w całości na plusie. Raczej, przynajmniej na tą chwilę, tak nie będzie. Zobaczymy. No, to słuchajcie, przeskakujemy. Więcej na temat tego, co tam się dzieje na rynku, co się dzieje na rachunkach i tak dalej, i w ogóle o samym tradingu, powiem po newsach, dlatego że dostałem fajne informacje, to znaczy od osób, które handlują zgodnie z DML-em, podzieliły się statementami, z czego się bardzo cieszę. No i jakby trochę pomówimy o tym, jak im idzie, z czego korzystają, jak to ma po prostu działać w ich wykonaniu. No i działa tak naprawdę całkiem nieźle. Dobra, ja się tutaj przerzucę na wykres, bo to już za minut 5. No to tylko taki szybki przegląd, żebyście wiedzieli, co jest jeszcze przed newsami na naszym rachunku. Tu już więcej nie dokładam. Jak widzicie, z rachunku zostały, no można by rzec, zgliszcza, jeszcze biorąc pod uwagę, że siedzimy w pozycji na sell, no tak założyłem, że albo to konto przeżyje, albo nie, jak nie przeżyje, mówi się trudno, popłaczę w kąciku i pojadę dalej. Może bardziej konsekwentny w tym, co deklarowałem. Więc to jest właśnie bardziej konsekwentny w graniu z MMD, bo ten rachunek, mówiłem zresztą na samym początku, ten rachunek, na którym gram z ręki, ma się najgorzej, zazwyczaj. Czyli testuję bardziej swoją psychikę i możliwości. Roboty generalnie radzą sobie dużo, dużo lepiej. Drugi rachunek to był ten, słuchajcie, z automatami, te półautomatyczne, czyli wskazujemy poziomy, które mają być rozgrywane. No on radzi sobie trochę lepiej, jak widać, chociaż też nie radzi sobie rewelacyjnie. Dlaczego? Wyłączyłem w ogóle USDJPY. Jak widzicie tutaj w lewym górnym narożniku, no, za bardzo świrował. Po prostu te ustawienia, które miałem dotychczas, te standardowe na USDJPY, przy takiej dynamice ruchów, jaką UIEK ostatnio ma, po prostu jest masakra i stwierdziłem, że trzeba odpuścić. Między innymi dlatego, że USDJPY po prostu gdzieś tutaj to było, no, widocznie w poprzednim dniu, UIEK po prostu znowu dał po uszach. Więc nie ma się co przy nim upierać. A, tutaj jeszcze nie odświeżałem, no dobrze, czyli to tam poprzedni dzień był na minusie. Dużo i mało, no
Powiem tak, o rachunku, o którym Wam będę mówił w przyszłości, tam jest u Maćka 11% w półtora miesiąca. Jak rozgrywał, co? Powiem. Tak, to jest to, więc tutaj zobaczymy, co się wydarzy. A, tu jest na tym rachunku buy, no bo rozgrywam też jakby taki dodatkowy element, tu jak widać jest z ręki, bo nie ma komentarza. I on jest na euro. Dlaczego jest na euro? Ano dlatego, że tutaj na górze, szczególnie, że pokrywa nam się to ze środkiem strefy na tych, na oliwkach, mamy dwa i tu jest jeszcze trzeci poziom na tym samym poziomie, na dokładnie tym samym poziomie. Co to oznacza? Że cena ma tutaj wrócić, statystycznie. Czy wróci teraz, czy najpierw pociągnie w dół, a potem wróci tutaj? Tego nie wiem, ale statystyka mówi, że tu wracamy. Jeśli nie, no to jest stop loss i tyle. Więc zobaczymy, co tu się na tym wydarzy. Teraz tak, to jest ten rachunek. Trzeci rachunek, to jest ten rachunek nasz, który gra tylko i wyłącznie oliwki. Czyli mamy tutaj jeszcze półautomat na oliwkach. Od przyszłego tygodnia będę chciał uruchomić już handel tylko i wyłącznie automatyczny na oliwkach robotem. Mam już tego, dostałem tego robota od programisty, od Janka i w MT4, MT5 na oliwkach będzie mogło chodzić już na full automacie. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Na tą chwilę no, całkiem nieźle. Dla przypomnienia, to nie jest wynik od początku tygodnia, tylko to jest wynik za lipiec plus sierpień. Chociaż na razie sierpień ma się całkiem dobrze. Jak na pierwszy tydzień wypadł całkiem dobrze. Tu jest ten rachunek z wyłączonymi robotami. To jest ten, który dostał w ucho, ten w złotówkach. Prawdopodobnie, jeszcze sobie to przemyślę, ale prawdopodobnie na tym rachunku wystartują te same roboty. Z tą tylko różnicą, że nie będę rozgrywał na nich sekwencji A, czyli będzie tylko i wyłącznie sekwencja druga. Czyli reakcje po zakończeniu poziomu. I ostatnia, to jest tutaj było tylko i wyłącznie euro USD. Nie wiem jeszcze, co z tym rachunkiem zrobić. Dostałem w czaperu, tutaj widzicie, stop loss na 100 pipsach. No, rzadko się coś takiego zdarzało, ale zdarzyło. Konkretnie to zdarzenie miało miejsce. Zaraz się przełączymy, tak żebyśmy widzieli, co tam się dzieje, jak rynek skacze, bo za moment te skoki są bardzo prawdopodobne. Tutaj, słuchajcie, schemat czy setup, który został, brak reakcji albo ta reakcja zbyt mała, żeby od razu przestawić na breaka bądź zabezpieczyć pozycję. Już widziałem coś takiego kiedyś, właśnie w pierwszych 30 minutach na etku. No i taki poziom zostawał. Widziałem coś takiego na górze, widziałem coś takiego na dole. Takie rzeczy niestety były. Spójrzmy na euro-dolara jako główny, chociaż możemy zobaczyć też na pozostałych. Właśnie wybiło 30. No. Pytanie, czy spadniemy aż 100 pipsów, czy nie. Dość wiele się tutaj dzieje. Idziemy. Tu są take profity z wczoraj, tego poziomu, który został. Więc zobaczymy, czy je zaliczymy, czy będzie powrót. No, był strzał, idzie wycinka. Może być tak, że po prostu zaliczymy take profity wczorajsze, a tutaj z tego setupu załapiemy stopa. Niestety tak czasami w życiu bywa. Tutaj na tym rachunku nic nie było. A, tu jest USDJPY, które idzie w górę. USDCAD też. Tu się nic na tych instrumentach nie dzieje. EURUSD. O, na ETK-u tutaj mieliśmy. Ale ciekawe, że się na ETK-u... czy tu się coś odpaliło? USDCAD, no to był ten take profit. Ciekawa sytuacja i to muszę zbadać, z czego to wynikało, no bo teoretycznie na euro USD robot powinien nam zająć pozycję.
I tutaj powinna być reakcja. On powinien być w grze, bo poziomy miał zaznaczone. Jest taka ewentualność, że ten robot nie zadziałał, bo po zamknięciu pozycji był w trakcie przeliczania. I to jest poprawka, moim zdaniem, do zrobienia na robotach. Coś weszło, nie weszło. Żeby on nie przeliczał pozycji. Tu chyba niestety też. Że jeżeli ma rozstawioną siatkę, to po prostu ma tą siatkę i jej nie przelicza przy każdym zamknięciu pozycji. To może jest fajne, że wtedy, kiedy robot za każdym razem, kiedy jakaś pozycja w zysku się zamyka, że on przelicza, ale przy dużej ilości robotów to wszystko zbyt długo trwa. No i właśnie przy takich newsach jak teraz nie otwierają nam się siatki. Możemy zobaczyć na M1-kach. No tutaj jakbyśmy mieli, zobaczcie, otwartą siatkę pod oliwki, to na spokojnie, myślę, że tutaj 5 pipsów zrobili, no, więcej. Więc pozycja, która tutaj byłaby wzięta, na reteście po prostu by wyszli, nie? No, okej, okay, dobra, zobaczmy, no, a co tutaj jest, euro, USD, tu jest ten buy, który wzięliśmy tam z ręki. USDCHF wystrzelił. Pytanie, na czym on się tutaj dał złapać. Cyk. OK. Tu jest SL. Dobra. USDCHF jest tutaj pod Skyble X prawdopodobnie. Moment, gdzie to tu jest? Tu. Albo pod fiolet. No nawet nie wiem. W tej chwili nie mam pojęcia, pod co ten setup. A, tu są sele. Dobra. Czyli USDCHF tutaj nam wszedł. No, zobaczymy. Na żywym organizmie w tej chwili widzicie, co się dzieje, co ewentualnie w takich ekstremalnych sytuacjach roboty robią. Dobra. Wiecie co, no założenie było takie, że robot ma jechać na dół, więc ja po prostu w tej chwili zrobię rzecz następującą. Zamknę te zlecenia. Żeby już o tym nie myśleć, po prostu wiem, że trzeba tu będzie dosypać, więc dosypię 50% konta, mniej więcej tyle, ile miałem pozamykać pozycję. Koniec, nie? Tu na tym rachunku, zresztą zrobię takiego Excela, nie wiem, czy podczas naszego spotkania, ale zrobię takiego Excela, na którym będziemy robić podsumowanie tydzień po tygodniu, to jak to wygląda, czy były dopłaty, czy były wypłaty. No, zobaczymy. Dobrze. Tu na pewno będzie dopłata. Zamknięte, żebym o tym nie myślał. I powiem wam tak. Mam nadzieję, bardzo, bardzo bym chciał, żeby te nasze spotkania w efekcie były też dla mnie taką lekcją konsekwencji, bo ja sam widzę, że no, nie jestem niekonsekwentny. Co tu dużo mówić? No, czerwona z pomarańczową pokazuje kierunek, plus jeszcze jasno niebieska i powinienem się tego trzymać. To ja to wiem, ale wiecie sami, że między tym, co wiem, a między tym, co człowiek robi, to są dwie różne rzeczy. Dobra, to konto na dzisiaj już jest wyautowane. Tutaj mamy, tu praktycznie jest USDCHF. Widzicie, wszedł nam hedge. I to jest też zresztą do przemyślenia, jak z tymi hedżami pracować. Bo tutaj mamy hedge'a na USDCHF-ie. Zobaczcie, jest 1, 2, 3, 4, 5 i hedge na 0,3. Być może będzie hedge na 0,2, dlatego że jak ten hedge wróci tutaj zamiast stop lossa, normalnie wcześniej na 50 pipsach miałem stopa i jeżeli widziałem, że był stop, no to wtedy 0,3 i chciałem wracać zawsze do pozycji, z którą gdzie był stop loss, jakby z czego to wynikało. No tutaj już teraz wiem, to jest ta pozycja, czyli ona była przebita, tak widzicie, strzałem, ta aqua. I tutaj zakładałem, że będziemy mieli reakcję. No, ok, zobaczymy. Najwyżej zaboli, od tego jest stop loss i hedge. Mówi się trudno.
USD CAD też pociągnął, chociaż tutaj żadnych pozycji w tej chwili nie ma. O, jesteśmy przy redach. No to na redach chciałbym, żeby jednak zareagowali. Już pierwszy strzał mamy z głowy. Mam dzisiaj też pytania zadane przez Janka, więc jak już się tutaj uporamy z tym, to na nie poodpowiadam. Tu jest nasze euro. Dobra. I nasz Australijczyk. No, też piękny strzał. Czy tu na minutówkach nie mieliśmy retestu? Zobaczcie. Jeszcze. Więc to prawdopodobieństwo retestu jest duże na Australijczyku. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ciekawa rzecz, która się wydarzyła na któryś z instrumentów, teraz już nie pamiętam który, ale na pewno go znajdę. I byłem w szoku, jak to, czy to był USDCHF, jak to niesamowicie chodziło, ale to chyba było widać na tutaj, na tych, na oliwkach. Reakcja na oliwkę. Jazda do góry. I teraz słuchajcie, sądziłem, że zatrzymamy się tu. Była reakcja, całkiem fajna, ale zatrzymaliśmy się tu. To jest coś, nie wiem jak to traktować. Zobaczcie. Bo to przypadków nie ma. Nie? Przypadków nie ma, tylko trzeba to jakby spróbować w sposób racjonalny wyjaśnić. To jest środek strefy na oliwkach. Wcześniejsze dołki też były klepane, typu wczorajsza, znaczy dzień jakby wcześniejsza oliwka z dnia poprzedniego. Zjazd, tutaj też się odbiliśmy od tego poziomu. To, co mówiłem, na oliwkach, zresztą ktoś chyba nawet się tam z was zarzekał, że znajdzie klucz na te oliwki. Trzymam kciuki, ja nie znalazłem, ale być może inne spojrzenie da nam jakąś tam dodatkową przewagę. Generalnie, jeżeli D plus 1 tutaj nie było zaliczonego żadnego z poziomów, to powinien on być zaliczony w dniu kolejnym, ewentualnie tam kolejny i z małym prawdopodobieństwem jeszcze kolejny. Teraz żaden nie został zaliczony, pach, w tym dniu mamy zaliczony. Ten był, no to mówimy, dobra, nic się wydarzać nie musi. I teraz akcja tutaj jest taka, że odbiliśmy się od środka. Tutaj jest też środek, oczywiście nie musi być on rozliczony, tylko że to jest środek, który tak się wpisuje, może dlatego na niego zwróciłem uwagę, że on się wpisuje w tą moją strategię jeszcze retestu tutaj w tych okolicach. To jest, słuchajcie, środek, no tam przed startem w górę, bo tu jest jeszcze też poziom, który nie został rozliczony. Tam jakby jeżeli traktujemy oliwki jako wsparcie i opory, coś jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, że to takie sky blue, tylko że na trochę innych zakresach, no to do tego poziomu nie wróciliśmy. Tak? Wciąż. A jeżeli, to powinniśmy wrócić nie tylko do tego poziomu, tylko trochę niżej, tu gdzieś pod to, no to może, skoro tu mamy tak precyzyjne 50%, to może zjedziemy i tutaj. Zobaczymy. Na pewno coś się powinno wydarzyć tutaj pod tym dołkiem. Dlaczego? Dlatego, że mam wczorajszy poziom oliwkowy i słuchajcie, w tym miejscu jest też krotność odległości od środka do tego poziomu. Więc jakby tu oczekuję czegoś tam, jakiegoś zdarzenia. No i na pewno jeżeli dojedziemy tutaj do tego 50%, to tutaj też. I stąd patrząc na takie duże klocki, jeżeli mielibyśmy zawrócić,
jak najbardziej tutaj byłby poziom, z którego można byłoby się odwracać. Zobaczymy, mamy 14.30. Za, no już 40. Za niecałą godzinę Ameryka wejdzie do gry. No i będą mieli kilka godzin, no bardziej mniej niż więcej, na to, żeby rozegrać ten ruch. Jeżeli pojechać do góry, to powinniśmy się gdzieś odbić, wyciąć stop lossy i pojechać w górę. Jeżeli mamy jechać na dół i zatrzymać wszystkich, którzy mają longi pod wodą przez niedzielę, to zatrzymamy się na dole. No, zobaczymy. Ja sam z siebie zadowolony za bardzo nie jestem, no między innymi właśnie ze względu na to, co wykonałem na tym pierwszym kącie. I tyle. A co z robotami? No to roboty robią po prostu robotę i tyle. Trzeba je cały czas optymalizować. Zobaczymy, co tutaj dalej się... Przepraszam, co tutaj dalej się wydarzy. Tu mamy USDCHF-a. A, tu jest ten USDCHF pod ten poziom. No to do tej profitu to on ma jeszcze daleko. Niestety hedge jako hedge został wzięty. Żeby było śmiesznie, w samym szczycie, zobaczcie, tu jest po lewej stronie go widać, jest buy, czyli ten hedżujący buy, na 100 pipsach, jeśli się nie mylę, jest stop loss. Stop loss, a jednocześnie take profit dla tego buya. Na 500 jest odwrócenie, tak, na tysiaku, czyli na 100 pipsach jest stop loss dla setupu. Oczywiście znawcy mówią, nie graj wtedy, kiedy są newsy. No. Trudno się nie zgodzić, co widać na załączonym obrazku. Ale zrobiłem to w pełni świadomie. I tylko raz. Raz nie zawsze, dwa razy nie wciąż. USD CAD i no, bardzo blisko poziomu RED, więc prawdopodobieństwo odwrotu tutaj w tych okolicach jest duże. Zobaczymy, co prawda pozycji tutaj nie ma. GBP USD. No, tak, słuchajcie, już tylko i wyłącznie czysto poglądowo. No, gdyby tutaj byłby poziom, no to oczywiście można byłoby zagrać na nim na poziomie aqua reakcje. No i te reakcje są tam 6-8 pipsów akurat na kablu. Tu jest więcej. Dobra. No, euro USD się tutaj zatrzymało. No i teraz czekamy, nie? Wszyscy mówią, i co teraz? I co teraz? No dobrze. Słuchajcie, nie ma co... Nie ma co być piany. Jest wczorajszy poziom. No, był zaliczony już, więc ten dolny wcale zaliczony już być nie musiał. Przejdę... Bardziej bym się spodziewał, że na Australijczyku, słuchajcie, zaliczymy ten poziom. Muszę go wyłączyć od tego handlowalnego poziomu. Tutaj, dlaczego? No bo tu był wyjazd, nie? Ze Sky Blue w dół i ten poziom nie został nigdy stestowany. Co prawda, mamy przerywany poziom Sky Blue X, rozliczony tu. Czyli wariant finansowy jest zrobiony, wariant statystyczny? No, zdecydowanie nie. Zobaczymy. W sumie mogę skasować. O. Dobra, słuchajcie. Niech tutaj się, tak żebyśmy mieli podgląd, co tutaj się wydarza. Gdzie tu są te poziomy? A, 0,0. To jest na górze. A, tu są take profity. Dobra, tu są take profity na tym wczorajszym poziomie. Zdaje się. Wybaczcie, jeżeli słyszycie pikanie, to pika, jak to ktoś mówił, koleżanka mojej żony, czytaj pralka. Zaraz przestanie. Tak, no to jest ten sprzed wczoraj poziom. Ten, na którym wyleciały stop loss. No dobrze. Tak realnie, tutaj reakcja do góry, może, albo już konsekwentnie obsuwanie się w dół, co będzie dla niejednych zaskoczeniem.
jazda do góry może spowodować tylko tyle, że ci, którzy grają baję, podciągną stopy wyżej. Będzie je można wybić. No dobrze, ale to takie gdybanie i bajdurzenie. O konkretach. To zostawiam. Tutaj mamy poprzednie stop lossy. Tutaj, słuchajcie, zostaje ten rachunek z oliwkami. Tak, na pewno z tą poprawką przeliczeniową. Może też być tak, że rynek zbyt szybko zjechał w dół i tak jeszcze tutaj nawracając na moment jeszcze, dlaczego część pozycji mogła się nie wystawić. Rynek zbyt gwałtownie pociągnął w dół, a w robocie było ustawione, że jeżeli jest na 10 pipsów przed poziomem, to ma wystawić siatkę. I jeżeli on to robi tak, nazwijmy to sukcesywnie, ale nieco tick, żeby komputer nie zwariował, no to wtedy po prostu, jeżeli gwałtowny ruch był, no to on tej siatki nie wystawił. Ale to jeszcze sprawdzę. To jest taki dodatkowy. No i tutaj ciekawe, czy będzie jakaś reakcja. Słuchajcie, nie wystawię pozycji, ale zaznaczę poziom. O, nie ten. Ten. Tak, żebyśmy mogli sobie do niego zajrzeć. Czy tutaj coś się zadziało? I teraz jeszcze jedziemy tutaj. No, możemy obserwować to na tych, tu jest chyba M5, tak, możemy to obserwować na M5 i popatrzeć, jak to wygląda. Na dole jeszcze jest do Sky Blue trochę miejsca. Dobra, ten rachunek, ok. Weźmy coś innego, bo ten rachunek wam zbyt wiele nie powie. Tam jest za dużo poziomów. Tu się przesiądę na MT5, o, na piątkę i będziemy patrzyli, co się tutaj na tym etku dzieje. Wyłączę, żeby mi się tutaj klikanie nie, żeby mi się poziomy żadne nie odpalały. Tutaj mamy wczorajszy środek. Zobaczymy, co tutaj się też wydarzy. Słuchajcie. Zakładam, że wykresy widzicie też przed sobą i jakimś tam jednym okiem możecie zaglądać na to, co dzieje się tutaj podczas naszego spotkania. Tylko guzik, dobra. Dostałem od Janka, dostałem pytania, zaraz do tych pytań przejdę, tak żeby na nie odpowiedzieć jeszcze zanim Stany ruszą. Ale dostałem jakby też informacje od osób, które są z nami podczas tych spotkań, czy w ogóle testują poziomy, bądź handlują na tych poziomach DML-owych. I teraz raz. Dostałem, słuchajcie, historię, wrzuciłem ją nawet na grupę magicznych średnich, z poziomami, jeśli dobrze pamiętam, Aqua. I tam był tak, że był wynik dla stałego lota i był wynik dla lota tego takiego zwiększanego. Dlatego tam jest taki w dół, jak stop lossy poleciały, no bo po prostu proporcjonalnie do wielkości konta były większe pozycje, konto miało większą obsługę. W momencie, kiedy są to stałe wielkości i teraz tak, te stałe wielkości, to zakładam, że one są po prostu wtedy, kiedy mamy regularne wypłaty. Nie zwiększamy konta, konto handluje cały czas określoną kwotą, no i po prostu sukcesywnie wypłacamy pieniądze, czy to raz w tygodniu, czy to raz w miesiącu, ale wtedy jest ten model, w którym handlujemy stałymi wielkościami pozycji. I teraz jeszcze tak, jeżeli ktoś z was, nie wiem, ma czas, lubi bawić się testerem, zapraszam, będę mógł wam udostępnić setup, którym posługuje się, ojej, żebym teraz, Krystian, o właśnie, Krystian. Zastanawiałem się, czy pamiętam imię. Pamiętałem K i nazwisko, nie pamiętałem imienia. Także sorry, Krystian. Więc jeżeli ktoś będzie chciał to przetestować, dajcie znać. Drugi setup, kurde, nie przygotowałem statementu, nie pousuwałem tam danych tych identyfikacyjnych. Dobra, no to go dzisiaj nie pokażę. Pokażę go najwyżej w poniedziałek. Drugi materiał, który dostałem, to dostałem statement rozgrywany na koncie demo.
Chodziło o to, żeby jakby sprawdzić model, czy on działa i tak dalej. Maciek go rozgrywał na koncie 10-tysięcznym i rozgrywał głównie reakcje na poziomach SkyBlue. I jeśli dobrze pamiętam to, o czym rozmawialiśmy, to założenie było takie, że grał tam reakcje nie na 5, a nawet grał po prostu na 10 pipsów. Czyli odwrotnie do tego, co ja handluję. Czyli ja handluję tam 3 pipsy, szybka reakcja i tak dalej, ale duże ilości poziomów. On poszedł w drugą stronę. Mówi, ok, SkyBlue są na tyle dobre i na tyle powtarzalne, że rozgrywam, ale rozgrywam 10. Ok, to słuchajcie, to co powiedziałem, to co ja dostarczam, dostarczam narzędzia, to jak z nich korzystacie, to ja mogę coś zasugerować, ale właśnie własna praca, obserwacje, wymiana doświadczeń powoduje, że dochodzicie do własnych wniosków. I teraz Maciek powiedział sam, 4,5% byłoby więcej, ale dostał strzał na bodajże USD-CAD-zie, bo nie wyłączył robotów podczas newsów. I mówi, no to była taka głupota, ale przygotowuje się do challenge'u u brokera, w którym strata maksymalna dzienna, czy dostawcy kapitału, przepraszam, nie brokera, dzienna strata jest na 5%, więc po prostu na 4,5, nie wiem, czy robot, czy ręcznie, ale wyciął wszystkie pozycje. To nie zmienia faktu, że w przeciągu półtora miesiąca zrobił 11% konta. Dużo, mało, generalnie dla mnie, ja uważam, że bardzo dużo. W szczególności, jeżeli podejdzie do tego challenge'u, no to challenge'e są tam na różne kwoty, od 10 tysięcy wzwyż, są i takie, gdzie tam są na 100, 200, a nawet i 300 tysięcy. Takich dostawców kapitału znajdziecie w internecie, a jak nie znajdziecie, to się odezwijcie, to wam powiem, gdzie szukać. Trzeba tam trochę zaangażować własnego kapitału, ale lewar jest naprawdę duży. Istotne jest to, żebyście mieli powtarzalny setup. No i trochę cierpliwości, bo to podejście do challenge'u nie jest takie, że mówicie, że chcecie i już wam ktoś pieniądze da, ale trzeba po prostu pokazać konsekwencje. W przypadku Maćka, jak widać, ta konsekwencja, co ciekawe, na jednym poziomie jak najbardziej jest ok. Zobaczymy, jak będzie z oliwkami, bo też część z was testuje oliwki. No i oliwki też zapowiadają się, no powiedziałbym, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy, jak pójdą te automatyczne testy od przyszłego tygodnia. Robot już jest, potem te 4, potem te 5, więc gdyby ktoś chciał testować oliwki, serdecznie zapraszam. Przy czym prośba. Nie róbcie tak, że bierzecie oliwki, wrzucacie full automat i on ma wykonać wynik, tylko na początek wiedza, że jest taki automat, który w przyszłości będziecie mogli sobie wrzucić i będzie sobie tam, będziecie go doglądać, to jest jedno, ale zachęcam do tego, żeby jednak ustawiać te zlecenia, żeby ten związek emocjonalny z oliwkami jednak był, żebyście obserwowali, co tam się dzieje. Uważam, że roboty wrzuci, zapomni, to jest porażka, pomyłka. Chciałbym takie sam, ale no, bądźcie z tym bardzo, bardzo ostrożni. O kurde, czekajcie, bo się rozsiadłem w swoim foteliku i widzę, że mnie tutaj kamera ścina. Ja się widzę na podglądzie zupełnie inaczej, a teraz spojrzałem, jak wy mnie widzicie. No i mam półkę pod nosem. Sorry. Tak, tak, bo patrzę właśnie, że teraz mnie widzicie. Słuchajcie, to tyle a propos opowieści, więc jeżeli będziecie chcieli testować raz wariant Krystiana, proszę o kontakt na Aquach. Jeżeli będziecie chcieli przetestować sobie na historii, bądź potestować w przyszłości też SkyBlue, to też będę mógł taki set od Maćka, który dostałem, wam podrzucić i sami zobaczycie, działa, nie działa. Chodzi o to, żeby samemu wybrać sobie, jakby zebrać doświadczenia, a nie żebyście bazowali na tym, że wam tutaj kolorową reklamą i to jeszcze tam, nie wiem, jakieś cycki w tle, te sprawy, będę pobudzał wyobraźnię. No bo to nie o to chodzi. Bazujmy na merytoryce, co więcej, nawet jeżeli mój eksperyment zakończy się niepowodzeniem, to będziecie wiedzieli, jakie błędy popełniłem, będziecie wiedzieli, czego unikać. Oczywiście gadanie o tym, że nie trzeba wkładać gwoździa do gniazdka, to jedno, a jak nigdy nikogo, jak kogoś jeszcze nigdy prąd nie kopnął, no to nie wie, jak to jest. No. Jedni oczywiście do końca życia, z czego życzę.
nigdy nie będą kopnięci przez prąd, a inni jednak chcą tego doświadczyć. Coś miałem zrobić, kurde, myśl mi uciekła. Zaraz zobaczymy. Przejdźmy na wykres. Zobaczmy. O, mamy konsekwencje. Mamy konsekwencje w spadku. W spadku mamy konsekwencje. To jest ten rachunek. To jest... Czekajcie, przełączę się tylko na taki wykres, żebym ja widział całość. Dobrze. Nawet jeżeli byśmy mieli tutaj jechać dalej. Tu jest USDCHF. No dobra, no to ja nie bardzo mogę dobrać, bo myślałem o tym, że wezmę pozycję. Bo pamiętacie, mówiłem na ETK-u, mamy trzy poziomy na jednym poziomie. Ten poziom na górze, statystyka mówi, że go zrobimy. I kusi mnie bardzo. Moment. Kusi mnie bardzo, żeby tutaj pozycję dołożyć. Zobaczę tylko. Tylko jak dostanę w ucho na USDCHF-ie. To będzie mało śmiesznie. Jesteśmy w połowie drogi. No dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł. Tak powiem. I tyle. Ze świadomością, że będę musiał ponieść tego konsekwencje. Stop loss. Gdzie dla tamtej pozycji był stop? Czyżby tamto nie miał? A, nie ma SL-a. Dobra. Ach, to nie tu. Stop loss. Ustawię stopa na parytecie. I tyle. I tu to będzie to samo. Dobra, niech jedzie. I tyle. Przejdę do waszych pytań teraz. Już wiem, co chciałem zrobić. Chciałem przejść do waszych pytań. Tu jest EDEK, jest 50%. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Tu jest ten nasz rachunek na oliwkach. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do ich zadawania. Tu mamy podgląd, a ja przechodzę do pytań od Janka. Dobra, mam. Słuchajcie, pytań nie ma dużo, chociaż trochę jest. Dziękuję za odpowiedzi na webinarze. Nowe pytania i spostrzeżenia. Czy można tak zmodyfikować robota półautomatycznego, żeby mógł zaznaczyć na danym poziomie jedną z czterech opcji? Graj z trendem, graj przeciw, graj buy, graj sell. Z tego, co mówiłeś i co obserwuję, robot gra przeciw. Zależy, w jakim miejscu jest, kiedy zaznaczam poziom. Tak. I już, to weźmy tego robota półautomatycznego. On jest tutaj. W tym robocie to jest ten EA Reaction. Ten nie EA Aqua Reaction, tylko EA Reaction, po prostu reakcyjny na poziom, który mu wskażemy. I teraz masz tutaj w ustawieniach, czy macie, możliwość wyboru, co ma grać. Może rozgrywać baje i sele, może rozgrywać tylko baje, może rozgrywać tylko sele. Więc możemy sobie ustawić, tak, którego rodzaju, bo na przykład określamy sobie trend z dużego interwału sami i wtedy on wystawia zlecenia zgodnie z tym kierunkiem. Nie wystawi po prostu, nie wystawi seli, czy nie wystawi baj.
No i tyle. Więc ta opcja, o którą pytałeś, czyli możliwość zagraj baję, zagraj sele, jest tylko i wyłącznie tutaj. Nie ma tak, że będzie na każdym zaznaczonym poziomie grał tylko baję, bądź tylko sele. To znaczy, jeżeli jest to robot, jak sama nazwa wskazuje, reakcyjny, to gramy reakcję. Czyli jeżeli mielibyśmy w tej chwili na przykład na EURUSD trend spadkowy ustawiony, czyli graj tylko sele i zaznaczylibyśmy sobie jakieś tam poziomy, no to robot jadąc do góry, tak, grałby tylko i wyłącznie sele. Wtedy, kiedy spada, no to po prostu nie bierze bai. Więc tutaj jest jedna rzecz. Druga kwestia, o którą pytałeś, bo tu zadałeś też pytanie, granie z trendem i bądź granie przeciwko. Przeciwko trendowi no, jakby nie ma takiego ustawienia, ale jest... kurczę, nie wiem, czy w tym robocie, teraz to mnie zaskoczyłeś, bo tutaj w innych robotach, czyli w automatycznym jest. OK, no to trzeba będzie dorobić tę funkcjonalność. Bo byłem przekonany, że tutaj się da to ustawić. Show buttons. Ale nie. Tutaj nie ma. Nie ma tego. Zaraz powiem, czego nie ma. Jest w robotach automatycznych. W półautomacie tego nie ma. Między innymi dlatego prawdopodobnie tak domniemuję, że ma to być półautomat i sami określacie trend, w którym kierunku robot ma brać pozycję. Czyli baje i sele, baje bądź sele. A w robocie automatycznym jest to ustalanie automatyczne. Zaraz tu powinno być. Bo tutaj też są w tym robocie automatycznym baje i sele, tak? Tylko baje, tylko sele, albo baje i sele. A na dole macie zawieranie transakcji zgodne z filtrem MMD. Czyli czy mamy używać MMD, czy nie, jakby tego filtru. Tutaj są średnie, z którego interwału ma brać robot pod uwagę. No i tu są średnie, które możemy sobie wpisać. Jak wpiszemy 1,48, bo to celowo jest nie 12, a 1, to tak naprawdę zależność, czyli cena, mniej więcej cena pod 48 gramy sele, cena nad 48 gramy baję. Tak? To jest tutaj. To jest ten filtr. No i jeżeli nawet będziecie mieli baję i sele ustawione tutaj, w sensie na górze graj baję i graj sele, no to jeżeli cena, inaczej średnia 1 będzie pod 48, to po prostu żadnych bajów tutaj nie zobaczycie. Będą tylko i wyłącznie brane sele na cofkach do istotnych poziomów. Jest w przygotowaniu robot, który ma też handlować pod chmurki MMD. Wiąże z nim duże nadzieje, ale się okazuje, że jakby wymagania, które gdzieś tam stworzyłem, są na tyle złożone, no, że chwilę potrwa, zanim dojdziemy do takiego wariantu, w którym robot ten będzie no, robił to, na czym mi zależy. Co my tu mamy? Tu jest OTP. No kurde. Jak miałaby być cofka, no to jest 10 pipsów. No właściwie do obecnej ceny to już jest 15-16. I te sele tutaj, no bo one ciutkie tam odrobiły, nie? Niewiele, ale trochę zarobiły. Niestety euro tu też siedzi w pozycjach na buy. Powinniśmy dociągnąć aż tutaj do tego poziomu. No i zakładam, że dociągniemy. Tylko możliwe jest właśnie jeszcze pociągnięcie. Pytanie, czy w międzyczasie nie ustrzelimy stopa. Czas pokaże. Ale już chce się trzymać jakby konsekwencji, konsekwentnie tego, co widzimy, zobaczymy, co się będzie
działo dalej, zamknę tydzień i będę się zastanawiał, jakie ruchy wykonać na przyszłość. Dobrze, to tak a propos tej pierwszej odpowiedzi. Tu jeszcze Janek wrzucił informację, że może hedge sprawdziłby się na UIK-u. No właśnie, że nie. Miałem tego hedge'a na UIK-u i po prostu UIK robi większe ruchy niż 100 pipsów. No i dlatego ten wariant się tutaj nie powiódł. Więc to musi być jakiś inny układ. No po prostu trzeba to wrzucić na robota, albo poobserwować, albo wrzucić pod optymalizację. Teraz tak. Drugie pytanie. Modyfikacja czterech pozycji na 0,02 nie przyniosła efektu. Zakładam na 0,2. Czyli same mniejsze, a potem ta kolejna na 0,2. Co do ustawienia auto wielkości pozycji, gdy wpiszę 100, to przy kapitale 1000 dolarów powinna się otwierać pozycja 0,1. Tak. A jeśli bym wpisał 50, to będzie się otwierać 0,05. Nie. Nie. Jak wpiszesz 50, to otworzy ci się 0,2. Bo to jest wielkość pozycji na kwotę, którą podajesz. Czyli no, w sumie robot jest dowolny. Jeżeli spójrz. Jeżeli tutaj w ustawieniach robota, jak jest 0, no to on handluje po prostu niezależnie od kapitału, w tym przypadku 1/100 lota, no i koniec. I tak jak zauważyłeś, jeżeli przy 1000 dolarów wpiszesz tutaj 100 w tym miejscu, no to przesuniesz jakby wartość, tak, o 1/10, czyli będziesz miał 1/10 wielkości pozycji, jeśli wpiszesz 100, ale jeżeli wpiszesz 50, to znaczy, że na każde 50 dolarów na twoim rachunku robot ma otwierać 0,1. Czyli na każde 100 będzie otwierał 0,2. 0,02, przepraszam. Tak? Na każde 100, na każde 50 będzie ci otwierał 0,01, czyli na każde 100 będzie ci otwierał 0,02. Czytaj, przy 1000 i na koncie, chociaż to jakby nie ma znaczenia, ile będziesz miał na koncie, jeżeli tutaj wpiszesz 50, twoje pozycje to będzie 0,2 tutaj, 0,02, czyli przy tysiaku proporcjonalnie będzie ci otwierało 0,2. Duża pozycja. No to ta siatka, że tak powiem, nie dojdzie ci do hedge'a czy do tego profitu, bo ci wyleci na marginie, jak ci odjadą. To nie przegina. 0,01 na 100 dolarów to i tak jest bardzo, ale to bardzo duże ryzyko. I jeszcze z takim rozstawem. Wiem, że lepsi ode mnie, którzy mają wyniki, rozgrywają na przykład właśnie 0,01, czyli lota na 10 tysięcy, ale mają bardzo króciutkie stopy. 2, 3 pipsy, 5 pipsów to już jest długi stop. To tak a propos wielkości pozycji. Teraz tak, przechodząc do następnego pytania. Jak masz ustawiany SL na euro, USD, JPY, USD, CAD? Ja próbowałem 1000. Ale USD JPY zrobił psikusa. No to mamy podobne doświadczenia, po prostu USD JPY poszalał, mocno poszalał. W mniejsze wartości tak jest, najmniej wchodzi 100, niższa wartość powoduje automatyczne anulowanie dla całej siatki pozycji. No tak, bo słuchaj, jeżeli wpiszesz stop lossa tu, jeżeli wpiszesz wartość stop lossa mniejszą, czekajcie, tu, o, tu jest tysiak, nie? Jeżeli wpiszemy wartość stop lossa mniejszą niż pozycje, które są tutaj wpisane do zajęcia, no to robot powie, sorry, ale mam niespójność, bo mój stop loss jest bliżej w siatce niż pozycje, które mam wystawić. Więc można wpisać oczywiście 100, czyli 10 pipsów dla SL-a, ale wtedy ostatnia pozycja musi być wzięta na 99 punktów. Także to nie ty pierwszy, już takie osoby próbowały robić, że miały siatkę, a stop lossa mówią, nie, stop loss to ma być krótki. No może być krótki, ale warunek jest taki, że po prostu nic po stop lossie, już żadna pozycja nie ma być wystawiana. Też teraz jeszcze tak, pojawienie się na rachunku
pozycji giszonej, zazwyczaj prowadzi do większych strat na koncie i blokuje kapitał na otwieranie nowych pozycji. Tak, szczególnie to prawda, szczególnie w przypadku kont z niskim lewarem. Tak, jeżeli masz konto z małym lewarem, zajmiesz pozycję i nie zamkniesz szybko na stop lossie, no to rachunek odjeżdża, ty siedzisz, kisisz i myślisz, co dalej. No, niestety tak. Odpaliłem robota na koncie demo, złożyłem rachunek na kapitale początkowym 250 dolków. Robota puściłem na wszystkich parach, zaczął działać około północy. Mój test był taki, że strategia A nie otwiera skutecznie pozycji, no szczególnie w nocy, tak? GBP, wtedy są małe zakresy, GBP, USD, USD, CAD na AUD i EURO, USD. GBP, USD, strategia B nie otwierała pozycji, no pytanie, jakie godziny tam były wpisane. I tam na USD 21, tylko nie wiem, czy na minus, czy na plus. Razem 30 dolarów. Dźwignia na rachunku 1,30. Co do pozostałych pozycji, to mogły być otwarte, nie być otwarte, z uwagi na brak środków na koncie. No właśnie. Bałem się, czy inne wybije sela, wtedy strata by mogła być większa. Dziś na spokojnie przejrzę konfigurację. No dobrze. Janek tu jeszcze pisze, że coś źle poustawiał i być może dlatego nie otwierał pozycji. No tak, to znaczy sugeruję wam w ogóle, słuchajcie, żeby zobaczyć, czy robot działa, bo no niestety jest... czekajcie, cyk, o. Niestety jest tak, że robot ma tych ustawień dość dużo. Doświadczenie uczy, że nie czytacie instrukcji. Tak mówimy, dobra, tam domyślnie powinno być w miarę zrozumiałe. No i niby jest. Ale między niby a jest różnica. Więc to niestety wygląda tak, że trzeba te instrukcje przeczytać po to, żeby to zrobić dobrze, ewentualnie obejrzeć jakiś filmik. Jeszcze jest trzeci wariant, zapytać mnie. Chociaż powiem wam, że ilość powtarzających się odpowiedzi jest tak duża, że w którymś momencie po prostu zwyczajnie zaczyna irytować. A robota nie da się uprościć, bo można zrobić tak, że ograniczy się ilość możliwych wariantów i wtedy dostaniecie robota okrojonego, który będzie grał tylko buy sell. No albo dostajecie te warianty do testowania, do szukania własnych setupów i tak dalej. I wtedy ta lista zmiennych, które są do ustawienia w robocie, zwyczajnie jest duża. No i tak to jest właśnie w tych robotach, z którymi w tej chwili pracujemy. Nie chcę tego ograniczać. Przeczytajcie instrukcje, ja te instrukcje będę aktualizował. Mam nadzieję, że w weekend znajdę chwilę i je po prostu poaktualizuję, to wam rzucę. Te roboty, które dostałem, też już poaktualizuję i też będziecie mogli ich od poniedziałku używać. To nie są jeszcze wszystkie, ale generalnie już jest coraz więcej. Co jeszcze? No, pomyślę jeszcze nad tymi kontami, nie? Bo chciałbym już konsekwentnie trzymać te 5 rachunków i niech one po prostu jadą, niech robią swoje. Różnica tylko taka, że ja na tym rachunku, tym z MMD, tym z chmurkami, no będę chciał, no właśnie, chcieć a móc, będę chciał być bardziej konsekwentny w postępowaniu i być może to, że będę właśnie miał tą presję z zewnątrz od was, będzie zmuszało mnie do większej konsekwencji. Cały czas, jeżeli tylko macie ochotę, jestem otwarty na to, żebyście, jeżeli oczywiście, bo mam takie, gdzie osoby się nie chcą podzielić jakby swoim setupem, no, szanuję to. Wierzcie mi, że ja zrobiłem testy, inaczej tysiące testów, tysiące analiz po to, żeby dojść do tego, z czym się w tej chwili z wami dzielę. Myślę, że pieniędzy na rynku nie zabraknie, więc zachęcam oczywiście do tego, żeby dzielić się własnym doświadczeniem, żeby to było też inspiracją dla innych. Bo może ktoś weźmie z waszej metodologii, z waszego widzenia tylko mały kawałeczek. Przykładem w MMD może być na przykład spostrzeżenie Maćka Mańki a propos schematu na Maćka. No i w tej chwili gramy ten retest pomarańczowej i retest pomarańczowej po przejściu chmury czerwonej przez pomarańczową nie jest dla wielu z was tak czytelny jak wejście na Maćka. Wejście na Maćka w MMD kojarzy się praktycznie jednoznacznie
I tyle. Jego skuteczność czasami jest dyskusyjna, ale to wynika głównie z tego, że czy mieliśmy wcześniej konsolkę, czy nie, wtedy to prawdopodobieństwo takiego maćka rośnie. No i pytanie też dużo zależy od naszych oczekiwań, nie? Bo czasami myślimy, że po maćku to oni pojadą, już nie wiadomo, co zrobią. Życie pokazuje, że jeżeli nastawimy się na wzięcie, to nie są moje słowa, tylko osoby bardziej doświadczonej, że to, co jest pewne na rynku, to jest jeden pips. Dwa pipsy. Oczywiście trzeba mieć brokera, który nie ma spreadu na dwa pipsy. Albo kosztów zbyt dużych. Ale generalnie przy dwóch pipsach to są plus na przykład poziomy takie tam DML-owe. To się da zrobić. Zresztą będę też testował taki wariant. Nie wiem, czy odpalę jeszcze w tym miesiącu, ale będę też testował taki wariant, że będziemy grali bardzo krótkie reakcje, właśnie typu, bo jak handlowałem z ręki wcześniej na przykład Harvestem, to miałem pół pipsa kosztu na półtora pipsu take profit, pipsa. I stop loss był na 5. No i jeżeli się to robi, no właśnie, konsekwentnie na diamentach, na średnich, czy na poziomach DML, to bardzo fajnie chodzi. Tyle tylko, że wtedy no, koszty są straszne. Jak popatrzycie, jak duże są koszty, no to ktoś powie, oj stary, to przy takich kosztach to się nie opłaci. Jeżeli rachunek wychodzi sumarycznie na plus, no to się opłaci. I pytanie, co jest pewne na rynku? To nie jest ani sformułowanie tego pytania, nie jest moje, tylko Franka. Co jest pewne na rynku? Na rynku jest pewien, no, jeden pips. Oczywiście unikamy newsów, tylko wtedy, kiedy rynek jest taki bardziej, nazwijmy to, ospały. Na istotnych poziomach reakcje na jeden pips macie praktycznie jak w banku. Więc jeżeli broker nie będzie chciał wam robić numerów, to weźmiecie. Ja będę chciał to też potestować. Dokładnie. Może nawet właśnie podczas tych naszych. Teraz tak się głośno zastanawiam, ale pomyślę. Przez weekend pomyślę, żeby po prostu grać masowo tego typu reakcje. No. Zobaczymy. Słuchajcie, przechodzę na wykres, bo pytań nie widzę. Więcej też na maila nie dostałem, więc przechodzę na wykres. Popatrzymy, co tam się na tym wykresie dzieje. No i zobaczymy. Zobaczymy. A tu zdaje się, że jest... A nie, SL jest dużo niżej. No dobrze, dobrze. Trzymajmy za nich kciuki. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Take profit. Stop loss. Normalne elementy gry rynkowej. A, muszę tutaj, widzicie, bo muszę się jednak przełączyć, żebym widział cały ekran, bo wtedy jak widzę tyle, co wy, to nie widzę tej dolnego paska. Zdaje się, że tutaj na tym rachunku będziemy widzieli MMD dokładnie, więc popatrzmy, jak wygląda aktualna sytuacja, bo nie mieliśmy przecież w tym tygodniu spotkania, na MMD. Potencjalny poziom, tutaj też jest jakiś diament. Zgodnie z MMD, to mamy tutaj zjazd nawet w te okolice. Ten diament, no po przebiciu on został zretestowany, więc tak go tylko i wyłącznie włączam w tej chwili czysto poglądowo. I teraz, jeżeli mamy taką akcję na chmurze pomocniczej, to znaczy, że wejście na H4 powoduje, że jest on też tutaj na 144. I jeśli pamiętacie, mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy konsolę, to bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy w konsoli na chmurze 144. I teraz, jeżeli ta 144 spowoduje, że spadniemy, no, powiedzmy, że jeżeli w te okolice to jeszcze pół biedy, czyli to jest przejście ceny przez czerwoną chmurę, ale jeżeli wybijemy dołek, no to rośnie bardzo mocno prawdopodobieństwo na dalsze spadki. I tyle. Tak? No, cofka do niebieskiej. Na tą chwilę z dużego interwału jesteśmy cały czas w selach. Oczywiście zmiana kierunku
zaczyna się na niskich interwałach. Jeżeli mamy zmienić kierunek na baję, no to najpierw zobaczymy ją na niskim interwale. Z dużego interwału na euro-dolarze jesteśmy w selach, znaczy mówię teraz z dużego, czyli H4-kach. H1, no jak widać na załączonym obrazku. Czekajcie, jeszcze jedno zobaczmy, bo mieliśmy, jeśli pamiętacie, mieliśmy taką analizę na przełomie roku z H4-ek. I teraz tak, według tamtej analizy tu jest low, ale low wybite skutecznie, czyli tu jest nowy poziom low. Próba jego wybicia. Postawię sobie tutaj kreseczkę. I z tego miejsca mieliśmy zawrotkę. Tu postawię drugą kreseczkę. To nie jest analiza według MMD, ale taka analiza, na którą spoglądam. I pozdrawiam kolegę Grzesia, który mnie tym zainspirował. Teraz tak. Czyli mamy raz, cyk na dół. Tutaj to wybicie zostało zanegowane, więc to nie jest jeszcze to takie nasze wybicie. Potraktował, że to jest tak zwany drugi szczyt. Czyli wiecie, tam ta teoria wyższych szczytów, wyższych dołków i tak dalej. To jest drugi, skutecznie przebity. Tu jest trzeci. Trzeci i jednocześnie ostatni poziom. Tutaj ten. No i myk, no dobra, może go spróbuję tak trochę, tylko czerwonym kolorem go namaluję, żeby to było jakoś tak bardziej widoczne. Ciach, tutaj i tutaj. I teraz, dopóki się ten poziom broni, jako trzeci, jako ostatni, to, że po lewej stronie tam mamy diament, tak dalej, to jest oczywiście coś, co ten wariant, czy to widzenie w jakiś sposób wzmacnia. Ale takie zabawy, jak tu mamy, musielibyśmy skutecznie wyjść, a musiałbym to jeszcze zobaczyć na niższym interwale. Musielibyśmy skutecznie wyjść powyżej tego poziomu. Jeżeli wyjdziemy, no to prawdopodobieństwo odwrócenia, niezależnie od tego, co tutaj się wydarzy, rośnie. I teraz ważne będzie, że nawet jeżeli naruszymy ten dolny poziom, to jeżeli nie będziemy mieli dwóch close'ów poniżej tego poziomu, czyli tego dołka, tu, o, tego dołka, wcale nie tego, tutaj, wcale nie. Bo to jest tylko naruszenie. Więc jeżeli będziemy mieli dwa close'y, czyli jeżeli rynek spadnie, zamknie nam się jakaś jedna świeczka poniżej, ale druga z H4-ek zamknie się powyżej tego poziomu, to będzie nic, tylko naruszenie, objęcie, nic poza tym. Wtedy, jeżeli ten poziom zostanie wybroniony, rośnie prawdopodobieństwo wzrostów. Niestety potem jeszcze trzeba będzie wybić ten tam poziom na górze, który wam namalowałem. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. Na H1-kach wygląda to tak. Teraz czekajcie, bo tu widzę, że jest małe pytanie. Ale to ustawiłeś robota stepę na 15 punktów. Nie, nie ustawiłem, Marku, tylko mam taki pomysł. A, nie, to wiesz co, to odpowiadając, bo już chyba łapię kontekst. Tak, tam był ustawiony take profit, ale to było w Harveście. To nie był ten full automat. To zamierzam dopiero zrobić. Był na 15 punktach, dokładnie tak. A po 7 zabezpieczał się na 4, no bo taki był koszt transakcji. Więc to były tam bardzo szybkie jazdy, dziś pytanie, dziś odpowiedź i były bardzo szybkie, króciutkie ruchy. No tylko, że no, musi być broker, który ma
koszt na poziomie 4 dolarów za lota. No i niestety takich brokerów wielu nie ma. No są, ale trzeba tam na rachunku mieć trochę więcej, nie? To tyle. Marek jeszcze pytał, ten strzał teraz na praktycznie każdej plaży sobie rozjechał dużo diamentów. To grasz na powrót do nich, czy nie? Wiesz co, znowu, newsy mają swoje prawidła i ich się nie przeskoczy. Nie? I teraz na newsach, zobacz, tu był diament, jest powrót. Tutaj też był diament, jeszcze od tego fioletowa chmura. Aż się prosi, żebyśmy go zretestowali. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, zakładam, że wiecie, ale jeśli nie, to może to będzie dla was taka tam jakieś nowum, tyle tylko, że nie jakieś zjawisko, po prostu nie ja to wymyśliłem. Istnieje coś takiego jak pojęcie przehandlowania poziomów. Czyli albo rynek się porusza tak po prostu tam w miarę stabilnie i trochę do góry, trochę do dołu, no i zgodnie z trendem, ale jeżeli jakiś news, cokolwiek powoduje, że cena gwałtownie idzie w górę albo w dół, to na rynku pozostają jakby nieprzehandlowane poziomy. Jest taka, mam iPada odpalonego, to może nawet wam to pokażę, bo to nie jest moja metodologia w żaden sposób, to ja jestem tylko i wyłącznie jej jakby odtwórcą tego spostrzeżenia. To kiedyś, nie wiem, czy może nawet Norbert Ludian to pokazywał na spotkaniach TJS-u, jak jeszcze na Domanieckiej były. Ale to nie tylko jest jego spostrzeżenie. Słuchajcie, jeżeli macie sekwencję trzech kolejnych świeczek, to pierwsza świeca z trzecią powinna mieć część wspólną. Czy ma część wspólną? No ma, no bo trzecia świeczka była nie tylko na knocie, ale była tam na ciele świecy pierwszej. Ale jeżeli będziecie mieli taką akcję, czyli może zmienię kolor, na bardziej taki, że low tej świeczki i high trzeciej, czyli tu mamy 1, 2, 3, mają tą przerwę, to tutaj to jest coś takiego jak ukryta luka. I cena, znowu bazujemy na statystyce, na powtarzalnych zachowań ceny, cena z dużym prawdopodobieństwem będzie chciała ten poziom przehandlować. Czasami będzie tak, że dojdziemy do tego jak do diamentu, zareagujemy, odpadniemy, a czasami po prostu przejedziemy przez ten poziom. Ale generalnie, no jak popatrzycie sobie, no powiedzmy, że tutaj D1, chociaż moim zdaniem bardziej H4, H1, pokazują, że ten mechanizm po prostu działa. Czyli trzy kolejne świece powinny mieć część wspólną. Wiadomo, że jak rynek jest w konsoli, to nie jest nic nadzwyczajnego, żeby tego typu zachowanie zobaczyć, ale no, po prostu tak jest, nie? Że trzy kolejne świeczki. Popatrzcie sobie na to, no i zobaczcie, jak cena się zachowuje, czy wraca, nie wraca. To są tak zwane ukryte, nieprzehandlowane poziomy. Więc a propos diamentów, o których mówisz, jeżeli jest po prostu gwałtowny ruch podczas newsów, to rynek, no nie zawsze od razu, ale rynek będzie chciał takie poziomy przetestować. To, że tam gdzieś po drodze są nasze diamenty, miło. To, że się od nich odbijamy, że je retestujemy, również miło. A właśnie, bo nie wiem, Marku, bo czy to czasami... Czy to nie było pytanie od ciebie? Zobaczcie, na
Na Australijczyku, a nie, to nie tu, tu był ten Australijczyk. Na Australijczyku, to ty wtedy pytałeś, jak mieliśmy zjazd tu gwałtowny, pytałeś, co z tym diamentem na H1-kach, prawda? No tam kawałeczek dla niego pograliśmy, tyle tylko, że potem i tak wyleciałem, odpuściłem. No. To tak a propos diamentów, prawda? Nie zawsze tak być musi, no ale tu na załączonym obrazku widać, jest diament, przebity, reteścik i tyle, nie? Także tego typu zdarzenia, jak to, nie są przypadkowe. Podobnie mamy jakby też powtarzalne zachowanie na diament, przepraszam, na przejściach, na przykład cena P. Że jak takie przejście, to ono też, nie wiem, czy tu gdzieś będzie akurat widać, no tu był, nie było takiego, o, tu było przebicie, o, w tym miejscu. Tutaj mam nadzieję, że widać, spróbuję to powiększyć. Tu. Tak. Jest akcja, bo jak na godzinę, tu widzicie, nawet była reakcja najpierw, potem jest strzał, taki bezzatrzymaniowy, no a potem mamy retest tego poziomu. Tutaj w przypadku tego diamentu podobnie, co prawda mieliśmy na nim reakcję, ale jednak potem poszedł strzał, no i ten poziom też. Równie dobrze mogliśmy się tutaj zatrzymać, pojechać do góry. No, ale pozycje zebrane pod ten poziom dały radę. Nie? Tu mamy kolejny diament. To akurat nie było przebicia, tylko była typowa reakcja. No i tu widzicie, pyk, diament, dwa razy, tutaj jest jeszcze jeden raz. No i później mamy konsolę na tym poziomie. Odpuszczamy. Gdyby to było tak, że byłby strzał, oczekiwałbym reakcji. Tak? Powrotu. Przepraszam. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, że... Oj, sorry. Jedna rzecz, wspominałem o tym. Green. O, tu jest green. Że po przebiciu bardzo często no, robimy... To jest takie standardowe zachowanie. Że jak jest przebicie, to powinien być retest. Że jak jest tak od razu, no to musi być jakby pohandlowane na tym poziomie, nie? Tak tu. Jak to jest tak, że jest jedna świeca taka przebijająca, a druga ją tylko testuje, to nie traktuję tego jako jakiś taki wielki, wielki setup. Pyk, pyk, tu widzicie naruszenie diamentu, potem dopiero on został domknięty. No ten diament niby był, ale on nie był w żaden sposób tutaj testowany. Zawsze brakowało, więc jeżeli nie było do niego dojścia, to trudno mówić, że był test diamentu. Tu był. I to jest też ciekawa rzecz, że bywa, na przykład diament kończy się malować, no ale był taki pach-pach, objęcie, prawda? Czyli równie dobrze to mógł być knot. Mamy później retest jeszcze raz na tym poziomie. Bywa tak, że na przykład diament byłby już zanegowany tutaj, w tych okolicach, no bo dwa razy, dwa close'y były poniżej i tak dalej. I wtedy mielibyśmy tutaj już diament, przestałby się malować, a rynek jeszcze później w przyszłości by na niego działał. No to nie jest to przypadek odosobniony. Mamy jeszcze... Ten strzał teraz praktycznie każdej patrzy... A, to tam a propos tych, na przykład na M5. A, okay, ale są pierwsze świece, czy obojętnie jakie? Obojętnie jakie, te trzy kolejne. Chodzi o to, że bierzesz, spójrz, no jak jesteśmy na tym Australijczyku, to możemy to zobaczyć. Bierzemy trzy świeczki. Możemy zacząć od lewej strony. O, może zrobię to jeszcze większe. O, żeby tam było to. Obojętnie. Jak jest konsola, to wiadomo, że one się pokrywają, nie? Te trzy są, te trzy... Tutaj raz, dwa i trzy. Mam nadzieję, że moją mysz widać. No mają część wspólną, bo tu był knot. Ale już pierwsza, druga i ta trzecia na górze nie ma części wspólnej. W tym obszarze, czyli low tej trzeciej i high pierwszej, w tym obszarze jest strefa, jest luka nieprzehandlowana. Oczywiście jakby patrzy się też potem na niskim interwale, jak tam wygląda struktura wewnątrz świeczki,
ale tak, żeby załapać, o co biega, no to tutaj ten poziom został nieprzehandlowany. I teraz zobaczcie, jak tam schodzimy niżej, no to schodzimy niżej, ale czy to będzie tutaj widać? Tu, gdzie jest kropka na środku, to jest 50% tej strefy. I jak widać w tym przypadku, bardzo ładnie ta strefa, ta ukryta luka zareagowała. Rynek pojechał dalej, ale ten poziom, jakby tutaj ta cała strefa, ona jest wciąż do przehandlowania. To, co mówiłem w konsoli, no to wiadomo, że są trzy wspólne. Tu widzicie w przyszłości, luka została domknięta. Delayed. I zobaczcie teraz akcję, a propos, że no czy mają wspólne elementy? No mają wspólne elementy. Teraz pierwsza świeca, druga, prawda, trzecia. Ale tu jest jeszcze pierwsza, ta niebieska, druga, trzecia. To zobaczcie, że trzecia z pierwszą stykają się knotami. Tak? Ta z tą. Czyli setup jest zachowany. Ta jest pierwsza, ta jest druga, ta jest trzecia. Pomiędzy, możecie, poprzeglądajcie sobie tak po prostu rynek. Tu jest low, tu jest high. Tak? Czyli po zamknięciu tej świecy na dole wiemy, że jest coś takiego jak ukryta luka pomiędzy tymi trzema świeczkami. Z dużym prawdopodobieństwem powinniśmy wrócić do tego poziomu. No i tak konsekwentnie można jechać dalej. Tu możecie zobaczyć, o, tu jest na przykład pierwsza świeczka ta na dole, tak, tu, druga, trzecia. No i ta trzecia znowu. Nie ma części wspólnej z pierwszą, tak? Ta, jako jeżeli potraktujemy ją jako trójkę, z jedynką nie ma części wspólnej. Prawdopodobieństwo, że tutaj powinniśmy wrócić. I tylko tyle. Teraz tak, czyli jakby wyjścia powyżej tej strefy można niby grać do jej górnego poziomu. Będziesz badał. Słuchaj, badaj to bardziej znowu. Tego typu strefy sugeruje dokładać na przykład. Zobacz. Raz, dwa, trzy. A tu separator okresów. Czyli tu jest poziom w tym miejscu ze schematu na minus 3. Jeżeli do niego dołożysz sobie strefę, czyli ukrytą lukę, podbijasz sobie prawdopodobieństwo. Tak? No, zobacz, tu była taka luka. Nie wiem, czy tam był tutaj jakiś knot, czy nie, bo go nie widzę. Ale tu jest. Czekajcie. Te trzy, to jest też luka, tak? Pomiędzy tą a tą, tu mamy lukę. Nawet jeżeli naruszyła diament, nie zmienia to faktu, że jest luka. Zjazd. Zrobią, nie zrobią. Jeżeli tylko jest sposobność, żeby pojechać w górę, to duże prawdopodobieństwo. Co więcej, zauważcie, że dół tutaj, jakby tej luki, on gdzieś tam w przyszłości też reagował. Tu w nocy, no a potem go i tak pojechaliśmy i rozliczyliśmy. To nie jest tak, że wszystkie te luki są robione. Tak, to miejcie to na uwadze, że na przykład jeżeli rynek ostro wyjdzie z konsoli, to on coś tam zostawi. I to nie ma zmiły. Tak się po prostu dzieje. No ale chodzi o to, żeby budować przewagi i to jest jeden z elementów. Czyli zobaczcie, tu na przykład jest poziom. No i z trzecią świecą, która tutaj była, to może nawet sobie namalujemy tutaj, o, cyk. I tak mniej więcej, chyba trochę wyżej. O, tak, to jest przerwa pomiędzy dołem tej świecy, druga, a tu jest trzecia, jej high. Retest tego poziomu, odbitka. To jest wciąż strefa, która jest potencjalnie do przetestowania. Jeżeli ona będzie trzymała, no to znaczy, że ktoś, kto stoi za tym impulsem, będzie bronił tej strefy i nie będzie chciał wypuścić ceny powyżej, albo dopuści tylko do zamknięcia strefy, która jakoś tak
zupełnym przypadkiem pokrywa się, no, prawie, ale pokrywa się nam przejściem z CNAP i będziemy mieli kontynuację spadków. Dlatego warto, na to zwracać uwagę. Ale to tylko, tak jak powiedziałem, to jest tylko jeden z elementów. Nie wiem, czy da się na tym zbudować powtarzalną strategię, ale tak. Dobra, spójrzmy, co się dzieje jeszcze na innych instrumentach. Nasz EDEX się tutaj waha w te czy we w te. No, zobaczymy. Pewność tych, którzy chcieli grać baje, a słyszałem, że rynek jest jakby ustawiony bardziej prowzrostowo, no to trochę jakby ta jazda, no, zamieszała w głowach. Pytanie, co się wydarzy. No, na dwoje babka wróżyła. Nie? Z poziomów DML wynika, że bardziej prawdopodobne. Tutaj yellowy. O, tak. Jazda gwałtowna do yellowów, po czym gwałtowne odwrócenie. Pytanie, czy jeszcze dzisiaj, czy jednak przytrzymanie pod wodą wszystkich z bajami, po to, żeby, no, wyszli z pozycji na weekend. Z chmurek, a tutaj mieliśmy te chmurki nasze na ETK-u, GBP USD. Tu już jest na zielonej chmurce reakcja. I tu też widzicie, jest przejście CNAP w tym miejscu. Też się tak prosi, żeby zjechać. Właśnie taki zjazd i może właśnie gwałtowna reakcja. USD CAD, diament, reakcja i już retest, no ale znowu dojechanie tutaj i taki reteścik takim łukiem. Nie? To czego bym się bardziej spodziewał. USD CHF, diament, który, jak tak popatrzymy, no teraz już na historię oczywiście, zobaczcie, on ileś reakcji miał, nie? Tu i jak go przebijemy, no to już wtedy rośnie prawdopodobieństwo jazdy do góry. Tego diamentu tutaj nie widać, ale w sensie nie chce się przedłużyć. No ale został tutaj rozjechany na niebieskiej. No, że tak powiem, prosi się, żeby go stestować. Pytanie, czy jeszcze dziś? USD JPY, on też całkiem fajnie chodził na tych diamentach, tylko zauważcie, że tutaj mamy, w tym miejscu mamy diament, który nie został przetestowany. Więc na USD JPY w górę, a potem w dół, no, może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć. Gdzieś chyba nawet widziałem takiego jakiegoś newsa na fejsie, że Rafał Grasele na USDJPY, więc pytanie, jak bardzo jest zapakowany, ale jeżeli zakładam, że euro USD ma spaść do tego poziomu, do którego chce spaść, a potem jednak obstawiałbym na euro strzały w górę, na przykład do 1.0808, no to USDJPY miałby wtedy szansę spaść i to dość daleko. Trzymam kciuki za Rafała, niech tam, niech działa i niech mnoży. Robi to na dużą skalę, ale powiem wam, że to już trzeba mieć psychę naprawdę mocną. No. Jak dzwony, po prostu to jest. No, są inni, którzy zarabiają większe pieniądze, robiąc to w spokojniejszy sposób. No, może i mniej medialnie jeszcze. Dobra, zobaczymy, co tu na USDJPY, bo USDJPY sugerowałby, zobaczcie, jak mieliśmy tutaj ten zjazd, USDJPY, cyk, mamy w tej chwili już niebieską, on mógłby spadać, ewentualnie podbitka, no to podbitka w te okolice, a aż się prosi ten, no, może jakimś knotem, zobaczymy. No, to tyle a propos UIK-a. No, UIK faktycznie rusza się bardzo, ale to bardzo dynamicznie i 100-pipsowy, 50-pipsowy na pewno, ale
100-pipsowy stop loss zwyczajnie nie daje rady. Dobra, co my tu mamy? Coś nam tutaj wyleciało. Zobaczmy. A, pozamykały się tutaj na EURUSD te profity na tym poziomie. OK. Dla seli. Tak? OK, to tu zobaczcie, w tym miejscu był sell 003, czyli hedge dla tych pozycji. No i zobaczymy, co dalej. Jeżeli wrócimy do tego poziomu, no to z setupu powinniśmy wyjść ze stratą, ale mniejszą niż byśmy zaliczyli stopa. Czy da się tutaj przejść na piątkę? No chyba że pociągniemy w dół, no i wtedy będzie bolało. No, bywa. OK, dlatego się zastanawiałem, przecież to jest ten rachunek, który tam, na którym było 80. Tak, na którym było 89. No jest 119, było już 130. To jest ten, na którym rozgrywamy, ten ostatni, na którym rozgrywamy tylko i wyłącznie euro-dolara. No to zobaczymy. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Czyli to, co nas, spójrzcie, to, co nas doprowadziło tutaj do stopa na 100 pipsach, no, zostało rozliczone, tak, ten poziom. No, czytaj, większe konto. No bo stop loss dalej, no to już byłaby gruba przesada, nie? Tego typu sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko i ustawienie stop lossa no, powyżej jeszcze gdzieś tam, no, wytrzepie konto, więc to 50, 100 pipsów, te 50 jako hedge, 100 jako po prostu stop loss i OK, dziękuję, przyznaję się do błędu, no to to jest to tutaj, tu wylecieliśmy, no i teraz albo powrót, tutaj pod, widzicie tutaj ten, o tu, pyk, tak, tu jest nasz take profit dla tych pozycji zhedżowanych. Jeżeli będziemy kontynuowali spadki, osobiście jestem jednak za dalszymi spadkami, no to niestety będziemy mieli tutaj małą wtopę i tyle. Tu chyba mamy jeszcze jedno zlecenie, które ustawiłem wtedy jako drugie zlecenie z ręki. Nie, nie ustawiłem tego zlecenia. Tu była pozycja wzięta pod ten poziom tu. Widzicie? On tutaj nie ma komentarza, więc ona była brana z ręki na 0,01. Pod ten poziom. Trzy kreski na tym samym poziomie. Słuchajcie, wzrokowo na tym samym, a może tak. Może strzeliłem sam sobie gafę. Zaraz zobaczymy. 501, 501, 501. Dobrze. OK. No to tak być musi w takim razie. I zobaczymy, co dalej. Kusi, żeby wziąć tutaj tą pozycję, ale nie chcę przesadzić. Bo czekajcie, jeszcze moment. Tu jest SL dla tego setupu. Tu jest kolosalna strata. Nie, to musielibyśmy być tam w okolicach 23. Nie. Na razie nie dokładam. Zobaczymy. Jeżeli dojadą i zlikwidują mi tutaj ten setup i będą spadać, tak, to wtedy będę dokładał do tej, tutaj, do tego poziomu potrójnego na akwach. Na razie z tymi pozycjami nic więcej tutaj już się nie wydarzy. Oczywiście robot robi cały czas swoją robotę i jakieś tam takie krótkie pozycje, jak ma coś do urwania, no to po prostu urywa, nie? Także OK. Tu wygląda tak, tu jest to nasze nieszczęsne konto, dobra. Tu jest nasze konto pod oliwki, no i na nim się jakby w tej chwili nic więcej nie dzieje. Dzisiaj skromniutko, mogło być więcej,
No mogło. Mogło być więcej, ale też jakby z pewnym zagrożeniem, nie? Możemy zresztą na niskich interwałach zobaczyć, czy by nam się, o, oliwka na AUD USD, gdyby robot ją wziął, po prostu byłaby do zrobienia. Czekajcie, ile tu jest. 30 pipsów. Tutaj proporcjonalnie jest 0,3 do tego rachunku, 0,03, więc biorę małą pozycję. Statystyka musi się bronić. Nie ma opcji. Dalej. Czy euro by się wybroniło? Na oliwkach? Tak, euro by się na oliwkach wybroniło. Na reteście. Tak, dobra. Euro by się wybroniło. Jedziemy dalej. GBP u. GBP USD. Ile tu jest? Przypominam, że jest to eksperyment tradingowy i nie rekomenduję zajmowania pozycji. A jeżeli to tylko na demo. Tu mamy USD-CAD-a. USD-CAD, jak widać, poszedł do góry i mieliśmy retest. Dziura, czy tylko problem z wyświetlaniem? Chyba tam jest problem z wyświetlaniem. Zaraz zobaczymy, zaznaczymy mu tutaj. Tak, dobra. Już jest. Czyli świeczki równowagi po prostu były z innym kolorkiem. To jest zrobione. Można to zostawić. O, USD CHF. Spójrzmy. To samo. No i OK. USD JPY odpuszczamy. USD JPY, żeby domknąć setup, słuchajcie, to jest też ciekawa rzecz. Wspominałem o tym, że tutaj była reakcja. W sensie takim, że była reakcja na poziom, no i dlatego jakby nie musimy go testować, tak, tego poziomu. Choć twierdzę, że jest opcja, że po zrobieniu tego poziomu, to może nie zrobimy go tradingowo, tylko my go sobie tak, tylko go sobie zaznaczymy. Tu. I to w tym momencie byłby ten górny. O. Niech on tam sobie świeci. Zobaczymy, czy jeżeli pojedziemy do góry, czy tutaj dobijemy do tego poziomu. Moment, do tego albo do tego nawet. Generalnie jak spojrzymy na USD JPY, na tym, na USD CHF-ie, jeżeli jest jazda bez trzymanki przez poziom, ten oliwka, to wracamy, retestujemy taki poziom. Niekoniecznie w tym samym dniu, ale generalnie go retestujemy. Tu jest taki przykład. Nawet pomimo tego, że to był taki diamencik. Można powiedzieć, że to na tym diamencie zareagowali. No ale ten diament, który no, nie ma w sobie jakiejś wielkiej mocy finansowej, w moim przekonaniu, no, ale po prostu jest to jakiś element na wykresie, no był powrót, retest. Tu mieliśmy reakcję i OK, przebicie i tak zretestowaliśmy. To była dziwna sytuacja, dlatego że na USD JPY mieliśmy bardzo bliskie, no takie, no, te rameczki były bliskie, nie? A i tak, zobaczcie, że cena po wyjściu wróciła, zaliczyła ten poziom. Dlatego na USD JPY z dużym prawdopodobieństwem ten poziom jest też do zrobienia. Tak trochę mnie kusi, żeby tutaj wziąć tego sela,
ale za bardzo USDJPY dał mi się we znaki w tym tygodniu, na razie go odpuszczę. Jak będą tu, gdybyśmy poszli tak liniowo tutaj w te okolice, no to tutaj faktycznie szukałbym sela. Tu jest USDCHF, ok. Możemy nawet tego USDCHF-a, zobaczcie, przejrzeć pod tym kątem a propos oliwek. No, możecie to zrobić też sami, tak? Bardzo proszę wtedy o kontakt na mariusz@drozdowski.pl albo support@deepmarketlevel.com i udostępnię Wam oliwki do potestowania do końca miesiąca, a potem, jeżeli będą Was wspierały w handlu, to potem po prostu przejdziemy na model komercyjny. No ale najpierw musi się okazać, czy Wam to działa, czy nie działa. Bo jakby nie będzie działało, to i pieniędzy nie ma sensu wydawać. I to mówię, Wam działało. Bo to, że u mnie to działa, to jest jedno. Ale to Wam ma działać. Spójrzmy na dwie rzeczy. Jedno to zaliczenie przynajmniej jednego z poziomów w max D plus 2. Druga opcja, wyjście powyżej i retest. Jeżeli przed separatorem okresu było wyjście wyżej i na przykład zatrzymaliśmy się powyżej takiej strefy, to że powinien być po separatorze retest. No tu mamy taki retest, dwa poziomy, tu już jest D plus 1, mamy jakby zaliczenie tego poziomu, przebicie, o i tu jest poziom pierwszy, czekajcie, tylko wyłączę handel, włączę sobie jakby przedłużanie poziomów. Dla przypomnienia, poziomy możecie przedłużać też trzymając shift na klawiaturze i klikając lewym przyciskiem myszy na poziomie. Jeżeli korzystacie na przykład zdalnie z jakiegoś iPada, czy z czegoś tak jak ja na serwerze zazwyczaj, to po to są te guziki, że można po prostu nie używając klawiatury komputera kliknąć w poziom i też będzie przedłużał. Poziom zaliczony, w sensie zgodnie z założeniami, ale no niestety został. Tak? Mamy retest, no ale trzeba było ponad 2 tygodnie czekać na retest. Poziom. Tu się wszystko zgadza. Kolejny dzień retest, kolejny dzień. Dość, zobaczcie, że tu są te bardzo duże te zasięgi, a jednak wszystko zostało porozliczane. Tutaj też, tutaj, o, zejście gwałtowne w dół i następnego dnia ładnie retest, wszystko zamknięte. Ten poziom wisiał. Teraz, czy my tu mamy jeszcze coś takiego nierozliczonego? Czyli tak, ten poziom możemy sobie schować. Z jednej, o, tu jest taki przypadek. Bardzo duży rozstrzał. No i następnego dnia nic, bo ani tu, ani na górze. Następnego dnia, czyli D plus 2 zrobione. Nie patrzę na D plus 3, chociaż zdarza się, że dopiero D plus 3, ale generalnie D plus 2 poziom zrobiony, czyli zgodnie z założeniami. No a jednocześnie jest to też poziom reakcyjny. Tu mamy kolejną sytuację, tak? Dalekie poziomy, w tym dniu nic. No i dopiero poziom zostaje rozliczony na koniec dnia D plus 1. Przepraszam, nie D plus 1, D plus 2. Tu jest D plus 1. Tu jest poziom, z którego mamy, tu jest D plus 1, tu jest D plus 2. A D plus 3, no to to już jest, że są 2 dni przerwy między początkiem a zaliczeniem. Bardzo sporadycznie się zdarzają. Pozaliczane. Tutaj mieliśmy wyjście i zobaczcie, że był powrót, ale nie do dolnego poziomu. Odrobinę zabrakło. Tak? Rozliczenie jako takie było dopiero tutaj, ewentualnie jeszcze wybicie tu, w tym miejscu. No, to tak a propos USDCHF-a, nie? I teraz albo mamy jazdę do tego poziomu, nie, przepraszam, to jest przecież poziom z wczoraj.
więc tam jazdy nie musi być. Tu mamy zrobione, no to ten dzień już jest zrobiony. Dobrze, więc nic z poziomów nam nie wisi. Oczywiście wisi ten poziom, ten, tu. Jak widzieliście na załączonym obrazku, no, prawie tam gdzieś 2 miesięcy, nawet jeżeli mieliśmy taki poziom, to on był testowany. Wróciliśmy, był retestowany. Czyli rzadko się zdarza, żeby taka oliwka została bezpańsko na dłużej. Czy dalej spadną? Nie wiem, ale do tego poziomu spaść powinniśmy, chociaż czasami trzeba poczekać nawet 2 tygodnie. Więc jeżeli ja tu wziąłem tą pozycję, to jak rynek będzie mi uciekał, no to na pewno nie ma sensu dokładać na pałę, ale jak się odwrócą, to będzie jakby mój model docelowy, że tutaj powinniśmy wrócić. Pewnie przy tym kącie 100 to nie będę sobie mógł pozwolić na jakiś dłuższy odjazd, ale do tego poziomu chciałbym wrócić. Ciekawi mnie jeszcze to, że przyszli Amerykanie do pracy, no i tak, chyba że dzisiaj przyszli wcześniej, wykonali ruch i rynek po prostu na tym poziomie, na którym jest, zwyczajnie będzie usypiał. Czekajcie, bo tu widzę jakieś pytania. Euro, Marek. Na razie euro, Audi i CHF wracają pomału do eksów. No, słuchajcie. W przypadku, pamiętajcie, że w przypadku, no generalnie tam instrumentów, czekajcie, gdzie tu są te poziomy? Tu. O. No to tu im jeszcze trochę brakuje, nie? Ale generalnie jest tak, że jeżeli cena wróci do EX-a, tu, tego przerywanego na SkyBlue, no to setup, ten taki nazwijmy to finansowy, on jest zrobiony. Statystyka mówi, że powinniśmy być pomiędzy tymi grubymi SkyBlue, no i tak się, no, po prostu zazwyczaj tak się dzieje. Ale tu macie przykład, kiedy SkyBlue zostało przejechane, no i na razie nici. Tak? Nic się tutaj z tym jeszcze nie wydarzyło. Była próba retestu, ale wciąż jest to próba nieudana. Teraz tak... Marek, a czemu robot nie bierze na takich strzałach? No to już wspominałem. Słuchaj, czekaj, cyk. O, teraz się udało. Że do mnie, to jest na razie domniemanie, ale prawdopodobnie dlatego, że w momencie, kiedy zamyka jakieś pozycje, to kasuje wszystkie oczekujące i przelicza pod aktualny stan konta wielkość pozycji. No i wtedy, kiedy ich nie ma i akurat zlecenie idzie, no to nie ma zleceń, nie wchodzą. To jest jedno. Więc na pewno roboty trzeba będzie zmienić w taki sposób, że nie przeliczamy co każde zamknięcie pozycji. Bo to no właśnie powoduje takie luki w wystawianiu pozycji. Będę chciał tak, że jeżeli są pozycje wystawione, to dopóki nie zostaną skasowane, to w sensie skasowane, że robot odjedzie od nich, to nic się nie, to nie ma nic robić. Szkoda tak naprawdę nabijać ilości otwartych pozycji oczekujących brokerowi, no i też obciążać własnego kompa. Po prostu, jak jest rozstawiona siatka, to ona albo wchodzi, albo w momencie, kiedy rynek nie dojdzie do niej, odjedzie, no to wtedy się kasuje i przy kolejnym wystawieniu dopiero następuje obliczenie wielkości pozycji. Czyli to jest jedna uwaga do programisty do zrobienia. Druga rzecz, dlaczego robot nie wystawia, też znowu domniemanie i to trzeba będzie jakoś tam sprawdzić, jest to, że jeżeli ustawimy czułość na 100 punktów, 10 pipsów, po czym mamy jakiś bardzo gwałtowny ruch na cenie, to po prostu nie mamy sprawdzania co pips, bo to kompy by zwariowały, jakbyście odpalili kilkadziesiąt robotów i za każdym razem co pipsa mielibyśmy wszystko sprawdzić. Więc jak gdyby tego nie ma, więc robot, no myślę, że nie co minutę, ale tam co jakiś interwał czasu sprawdza, jak daleko jest cena. I przy normalnym poruszaniu się, jak się zbliży na 10 pipsów, no to wystawia siatkę. Jak odjadą na 20, to ją kasuje. No a przy gwałtownym ruchu po prostu robot się, nazwijmy to, nie zorientował. To może wynikać z tego. Dowiem się też, porozmawiam o tym z programistą. Wiem, że mamy do końca przyszłego tygodnia
pozamykać roboty, bo mamy rozgrzebanych ileś, więc mamy je pozamykać w takiej formie, że można powiedzieć, dobra, mamy zamknięty etap. Wtedy zbiorę też takie doświadczenia, sugestie, żebyśmy jeszcze do końca miesiąca porobili aktualizacje, żeby je zunifikować. Żeby na przykład w robocie Aquaback mamy bodajże 6 zleceń, gdzie indziej jest wszędzie po 10, więc też będę chciał, żeby to było zunifikowane, bo wtedy albo może uda mi się przygotować jedną instrukcję dla wszystkich robotów, albo przynajmniej będę mógł po prostu kopiować z instrukcji dla poszczególnych robotów sekwencje do instrukcji innych, no bo czeka mnie też tłumaczenie na język angielski. Więc to, no, to tak, z czego może wynikać to całe zamieszanie. Nie nadąża, o właśnie, dokładnie. No, dla mnie dobrze, bo ja bym miał, wiesz co, no dla mnie, teoretycznie dla mnie też. Mówię teoretycznie, ale to do końca nie jest zgodne z tym, co chcielibyśmy, że tak powiem, robić, bo jeżeli chcemy, żeby robot wykonywał robotę zgodnie z jakimś tam planem, no to naszym obowiązkiem jako tradera bądź osoby obsługującej robota jest to, żeby zapanować nad sytuacją i po prostu tego robota przed newsami wyłączyć. Nie? A jak on na newsach zostaje, to jest nasz wybór, nasza wola. No, to tak, wiesz. A nie ukrywam, że tak, ile się celi też bym dostał, jak na newsach robotów nie wyłączyłem. To prawda. No dobrze, słuchajcie, bo jak nie ma pytań, to może ja się zwyczajnie z wami dzisiaj pożegnam, no. Pójdę trochę weekendować. To, co się na rachunkach wydarzy, to podsumujemy sobie w poniedziałek. Zobaczycie, co tam się dzieje. Tego Excela, właśnie, tego Excela też muszę założyć. No i od rana trochę podziałałem w kwestiach muzycznych, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, przynajmniej na części naszych spotkań, będę mógł coś tam w tle puścić i niech się dzieje. Chyba, że macie pytanka, słuchajcie, to macie coś jeszcze na tą chwilę? No. W ogóle bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście, że zadajecie pytania. Tu mistrzem świata jest Janek, chylę czoła. Oczywiście innym też dziękuję za pytania. No ale też to jest ważne, że skoro są pytania, to znaczy, że nie wszystko jest zrozumiałe. Mi to też podpowiada, co powinno się jeszcze znaleźć w instrukcji, żeby to było dla was jaśniejsze. I przygotowuję się do nagrania filmików, a bardziej chyba animacji związanych z tym, jak korzystać z poziomów. No i one będą miały komentarze w języku angielskim i też tłumaczenie na język polski, tak żeby gdzieś tam poziomy poszły trochę bardziej w świat. Będę dokładniej czytał instrukcję. Dobrze. Najwyżej, o, możesz mi zwrócić uwagę, że czegoś tam w instrukcji nie ma. To będę wiedział, co pominąłem, niechcący. Ale też będę, jak zamkniemy, w przyszłym tygodniu już zamkniemy te roboty na takim etapie, że nazwijmy to zamrozimy je, to, bo inne też czekają, to wtedy zrobię taką już bardziej precyzyjną instrukcję, tak jak mówiłem, łącznie z jakimiś filmikami instruktażowymi, tak żebyście mogli z tego bardziej praktycznie korzystać. Słuchajcie, no, pięknie dziękuję za kolejne spotkanie. Nie mogę powiedzieć, że jestem supermistrzem świata tradingowym, bo tego rachunki nie pokazują. Poza tym narobiłem kilka głupot, do których się przyznaję i mam nadzieję, że przyszły tydzień pójdzie już trochę lepiej. A na koniec sierpnia powiemy sobie super, jest ok. Szczególnie, jeżeli wam te nasze spotkania coś przyniosą. Tak jak na przykład przyniosły Maćkowi, także cieszę się i trzymam kciuki za twój challenge. Czy tak jak przyniosły na przykład Krystianowi, który też analizuje i robi to tak już od jakiegoś czasu, namiętnie, rzekłbym. No i też mam kontakt z innymi osobami, które właśnie piszą o swoich dokonaniach. Niech się dzieje. Niech się dzieje najlepiej. Dużo dobrego na weekend. No i słuchajcie, jesteśmy w kontakcie. W poniedziałek oczywiście widzimy się o godzinie 8. Trzymajcie się, cześć i jeszcze raz serdeczności.